Polacy przyjęli Ukraińców z otwartymi ramionami. Widać było bardzo dużo charytatywnych akcji, bardzo dużo ciepła i chęci pomocy. Natomiast wojna trwa już ponad 400 dni i trzeba powiedzieć, że pomału Polacy zrozumieli, że nie jest to akcja jednorazowa, że nie jest to coś, co przeminie, tylko jest to coś, co na trwale zostanie w naszej rzeczywistości. I jak to w zmianach, a jest to bardzo duża zmiana, Polacy nie widzą już tylko pełnej szklanki, ale widzą połowę pustej i połowę pełnej. I okazuje się, że 50% z nas gdzieś ma wrażenie, że polski rząd robi więcej dla Ukraińców niż dla Polaków. I taką opinię mają szczególnie osoby młode. Tam ten odsetek wynosi ponad 60%. Zaniepokojone są również kobiety i osoby z wykształceniem niższym, co może pokazywać na to, że kampania, która jest prowadzona, informacyjna, powinna obejmować te grupy w szczególny sposób. Polacy mieli bardzo otwarty stosunek do Ukraińców. Okazało się jednak, że po pierwszej euforii dopadły nas pewne niesnaski, niesnaski historyczne, które w wielu miejscach są wzmacniane, w wielu miejscach zaczyna się o nich mówić. Doszedł kryzys związany z gospodarką i z zalewaniem polskiego rynku produktami z Ukrainy, dla których dotąd rynek polski był zamknięty. I to jest na przykład kwestia zboża. Rolnicy boją się, że skup warzyw czy owoców na Ukrainie spowoduje, że nie będzie takich skupów wykonywanych w Polsce. Mamy teraz wysyp truskawek i okazuje się, że te truskawki są skupowane po dużo niższej cenie niż rolnicy myśleli, że będą skupowane. Więc przybycie Ukraińców i wojna za naszą granicą zaczęła wpływać na to, jak Polacy postrzegają również swoją sytuację ekonomiczną. A ponieważ do tego wszystkiego dołączyła się inflacja, której Polacy nie kojarzą z Ukrainą, ale jednak widzą, że to wszystko gdzieś powoduje zachwianie porządku, który od 20 lat był w miarę stabilny, zaczynają się obawiać. Powiem więcej, część z nas w ogóle zaczyna uważać, że powinniśmy przestać się mieszać do tej wojny i to jest 26% Polaków mówi, że najlepsze by było, gdybyśmy w ogóle zamknęli oczy i uszy i nie reagowali na to, co się tam dzieje. Jest też całkiem znaczący kilkunastoprocentowy odsetek osób, które uważają, że ta wojna się rozleje i że my zaczynamy być stroną w konflikcie. Mamy obecnie sytuację, kiedy opada euforia. Kiedy opada euforia i wchodzi szare życie. A szare życie ma to do siebie, że zaczynamy dostrzegać rzeczy, których w euforii nie widzimy. Wydaje się, że teraz jest właśnie czas na to, żeby zacząć mówić Polakom, jak będzie wyglądało nasze wspólne życie, tłumaczyć, dlaczego pewne rzeczy się dzieją i tłumaczyć, że to wcale nie wpłynie na sytuację Polaków, że powinniśmy dalej myśleć o tym w procesie, który właśnie trwa.